Witam serwus w dzisiejszym odcinku. Taki temat, jak powinniśmy okablować swoją instalację pod żaluzje fasadowe. Tutaj mamy okno. Tutaj mamy wtyczkę hirschmanowską specjalną do żaluzji. I tutaj sobie wypuszczamy kabel, najlepiej 4x1, miękki. Idziemy z nim tam, przebijamy się na zewnątrz. Jeszcze może na zewnątrz szybko pokażę. Bo nie zawsze zostawiają otwór. No i tu mamy taki kabel na zewnątrz. Idzie aż do góry. Tam sobie musimy przewiercić dziurę. Przejść nim. I na końcu zarobić taką wtyczkę hirschmanowską. Już pokazuję, jak taka wtyczka wygląda. To są akurat rolety radiowe, silniki radiowe Somfy. Jeśli mamy radiowe, to w instrukcji producent Hirschmana podaje tak, że na jedynkę, czyli tutaj na tą pierwszą, jakby ten pierwszy zacisk idzie 0, pod drugi idzie faza, no i tutaj jeszcze na środek uziemienie. I tak to powinno zostać zarobione. Najlepiej puśćcie sobie czterożyłowy kabel. Gdyby w razie czego kiedyś była jakaś zmiana czy coś, to zawsze macie, możecie wymienić silnik na otwieranie, zamykanie i czterożyłowy kabel do tego wystarczy. No jak to jeszcze po kolei? Widziałem na internecie, różnie to producenci zalecają, bo konfiguracja tych żaluzji odbywa się tak, że po prostu silnik radiowy komunikuje się w danym momencie z odbiornikiem i my nie możemy mieć wszystkich rolet podpiętych w tym samym momencie do jednego zasilania, bo on po prostu zwariuje. Jeśli będziemy programować w tym samym momencie przykładowo pilot, no to on nam będzie naraz wszystkie żaluzje otwierał czy zamykał. Dlatego ja robię tak, ja robię jedno zasilanie dla wszystkich rolet, bo moim zdaniem to jest najbardziej ekonomiczne, praktyczne i nie mamy tyle zabawy, że ciągniemy po prostu specjalny kabel do każdego okna, bo nie na tym rzecz polega moim zdaniem. Po prostu tutaj będę sobie ciągnął 3x1,5 i po prostu te 3x1,5 leciał znowu dalej, do następnej rolety, do następnej i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wy to zmostkujecie, to jest obojętne. Ja tutaj mam akurat, tutaj będzie klawisz schodowy i tutaj sobie zrobię te połączenie. Też polecę tym 3x1,5, kabel z rolety będzie wypuszczony i tutaj przykładowo będzie jeszcze gniazdko w tym miejscu. Akurat na piance. Już nie chciało mi się rozrabiać gipsu, ale spokojnie, tak też może być, przyjdzie tynk, wszystko fajnie złapie. No ale przechodząc do sedna rzeczy. Tutaj sobie później łączymy nasz kabel, który idzie do tej wtyczki hirschmanowskiej, którą pokazywałem. Czyli wybieramy sobie jedynkę jako 0, dwójkę jako fazę, no i uziemienie zostaje uziemienie. I tu to sobie łączymy. I wtedy przechodzimy do konfiguracji danej żaluzji. Jeżeli już tą żaluzję mamy skonfigurowaną, to ona zostanie w pilocie zapamiętana. Wtedy odpinamy i zasilanie puszczamy jakby do tej. Konfigurujemy sobie tą, odpinamy. I tak po kolei z każdą roletą. Także taka operacja tu wystarczy. Pamiętajcie, nie mogą być wszystkie w danym momencie wpięte do jednego zasilania. Po prostu, jeżeli chcecie sobie to dalej konfigurować, to tu będą na pewno 2x3x1,5. Dwa kable po 3x1,5 i wtedy sobie je razem mostkujecie i ten kabel już jest jakby zaprogramowany i wolny i lecimy tutaj, programujemy, rozłączamy, mostkujemy, lecimy dalej, programujemy, rozłączamy,
i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Do tego są jeszcze czujniki słoneczno-wiatrowe. One potrzebują tylko zasilania 3x1,5 i one się radiowo komunikują bezpośrednio z silnikami. Ale o tym będzie odcinek później. Jeszcze wam pokażę pilot. Tu mamy pilot. On jest pięciokanałowy i tak jak mówię. Konfiguracja, jedna żaluzja podpięta. Wtedy przechodzimy tu do programowania. Żaluzja po podpięciu zasilania wykona ruch góra-dół. Wtedy my tu naciskamy przycisk programowania i odpalamy sobie góra i ona powinna lecieć w górę. Także o tym na pewno będzie jeszcze osobny odcinek, żeby wam to pokazać. Nie tak krótko i lakonicznie, ale krok po kroku, żeby też na polskim YouTube był taki film, który to wszystko obrazuje, no bo szukałem i nie za bardzo można coś znaleźć. Jeszcze tutaj do każdej rolety też mam takie bezprzewodowe przyciski. Oczywiście wszystko bateryjne, zero zasilania. Takie są FIMAI. Tak to wygląda, tam jest bateryjka w środku. Analogicznie działa to na takiej samej zasadzie jak piloty. Także w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Tak jak mówiłem, może to być kabel 3x1,5. Równie dobrze zwykły, ale po co macie się później męczyć tam z tym z zarabianiem tych wtyczek? To bardzo łatwo się zarabia, bo kabel jest miękki, można go wygiąć. Fajnie końcówki, tulejki założyć i wtyczka jest gotowa. Także jeśli macie 4x1, to bardzo fajnie. 3x1 też może być, a jak nie, to możecie równie dobrze i zastosować kabel twardy. To już tam jak kto woli. Ja tylko doradzam, żeby było łatwiej. Polecam coś takiego. No, w tym odcinku to by było na tyle. Pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.